Urząd Miejski w Suwałkach niebawem rozpocznie kampanię informacyjną związaną z segregacją odpadów komunalnych. Obok zaplanowanych filmów edukacyjnych czy wpisów w sieci przyjęta została procedura kontroli wiat śmietnikowych. Chodzi tutaj o, po pierwsze, żeby mieszkańcy zadbali o segregację odpadów komunalnych, poprawić właśnie obowiązek segregacji odpadów komunalnych, bo jeżeli tego nie zrobimy, to jako miasto nie osiągniemy wskaźników recyklingu. By je zwiększyć, w suwalskim PGO budowana jest warta blisko 30 milionów złotych instalacja do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów. Jednak największą pracę należy wykonać u podstaw, czyli na etapie wytworzenia odpadu. Dlatego też zaplanowana kampania informacyjna będzie odpowiadała na proste pytania. Co segregować, jak segregować i dlaczego segregować odpady komunalne? Najpierw będzie przygotowany film, który będzie właśnie skierowany do mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej, z informacją, z edukacją i z apelem takim, żeby właśnie dbać o segregację odpadów komunalnych. Trzeba zdawać sobie sprawę, że jeśli nie osiągniemy narzuconych ustawowo poziomów selekcji, to miasto zapłaci wysoką karę pieniężną, a to odczują wszyscy mieszkańcy, ci co segregują i ci co nie segregują. Pracownicy Urzędu Miejskiego, pewnie z udziałem również Straży Miejskiej, będą wizytowali miejsca składowania odpadów komunalnych na poszczególnych osiedlach. Jeżeli będzie niedobrze, to będzie wzywany zarządca czy wspólnoty, czy danego osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, czy ZBM-u i ta ekipa kontrolna pokaże, jak to wygląda, jak naprawdę jest źle w określonej wiacie śmietnikowej. Warto podkreślić, że kontrole poprawności selekcji są prowadzone w Suwałkach od dawna. Teraz przybrało to charakter bardziej formalny z uwagi na wprowadzoną procedurę kontroli. Dokument jest prostym określeniem reguł, tak aby każdy mieszkaniec i przedsiębiorca mógł się z nimi zapoznać. Treść procedury znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego. Nie mamy na celu poprzez uruchomienie tych procedur kontrolnych kogokolwiek karać, ale chcemy po prostu zdyscyplinować, chcemy zwrócić uwagę mieszkańcom, że trzeba poprawić się szczególnie w zabudowie wielorodzinnej. Miasto realizuje również inne działania, by poprawić stan segregacji odpadów. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 15,5 miliona złotych powstaje instalacja do doczyszczania odpadów komunalnych. Dzięki nowoczesnej linii sortowniczej osiągnięcie wskaźników segregacji będzie bardziej realne. Dlatego też od kilku lat władze Suwałk oraz spółka PGO przygotowywało do realizacji ten projekt. Są już znane oferty w przetargu na ostatni odcinek tzw. Trasy Wschodniej. Propozycje wahają się od 38 do ponad 44 milionów złotych. Teraz oferty będą analizowane pod kątem spełnienia warunków postawionych w przetargu. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to nasza tutaj suwalska firma, suwalski PDM będzie realizował właśnie ten odcinek Trasy Wschodniej, który tak naprawdę bardzo udrożni ruch z kierunku Sejn właśnie na osiedle północ, czy odwrotnie. To będzie taki wyśmienity skrót. Myślę, że to rozwiąże również w innym miejscu, zmniejszy ruch pojazdów. Mam na myśli tutaj ulicę Sejneńską, ulicę Utrata. Ostatni etap Trasy Wschodniej będzie miał około 760 metrów długości. Rozpocznie się na rondzie przy ulicy Wylotowej i zakończy na rondzie przy ulicy Sejneńskiej. W miejscu przecięcia z torami powstanie podziemny tunel o długości około 44 metrów. Inwestycja jest dofinansowana środkami pochodzącymi z budżetu państwa. W wysokości 50%, bo 50% to są środki własne naszego miasta, a 50% pochodzi, ponad 20 milionów, 200 tysięcy pochodzi z budżetu państwa. Cieszę się niezmiernie, że takie rozstrzygnięcie przetargu następuje. To znaczy, że my nie będziemy musieli jeszcze poszukiwać dodatkowych środków finansowych poza tymi, które zapisaliśmy w budżecie na bieżący rok. Droga powinna zostać wykonana w ciągu 500 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania, jednak nie później niż do 30 września przyszłego roku. Po trzech przetargach z ubiegłego roku, do których nie przystąpiła ani jedna państwowa firma zajmująca się produkcją i dostawą prądu,
prezydent Suwałk podjął decyzję, że musi unormować tę sytuację i w końcu wyłonić dostawcę dla całej grupy zakupowej. Prąd płynie do mieszkańców, do zakładów pracy, do instytucji i oczywiście tutaj funkcjonuje tak zwany sprzedawca rezerwowy, który ma obowiązek sprzedaży dla nas energii elektrycznej. Za ile to jeszcze nie wiemy, bo przecież mamy początek marca, a my nie mamy jeszcze żadnej faktury za miesiąc styczeń. Troszeczkę to trwa dłużej niż w poprzednich latach. Pracownicy Urzędu Miejskiego zweryfikowali listę członków grupy zakupowej, których aktualnie jest 45. Ogłoszony przetarg zakłada, że wyłoniona firma będzie dostarczać prąd w okresie 1 maja do 31 grudnia tego roku. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej zostało zaplanowane na 14 710 MWh. Z niepokojem tutaj oczekujemy na to, co pojawi się w tych fakturach za prąd, za styczeń, bo nie ukrywamy, że na pewno to będą wyższe ceny, wyższa należność za zużytą energię elektryczną niż w poprzednim roku, tylko właśnie nas interesuje, o ile sprzedawca rezerwowy zwiększy nam opłaty za prąd. No oczywiście tutaj jest ta cena maksymalna, która wynika z ustawy, ale oprócz ceny tej maksymalnej są jeszcze koszty dystrybucji i to da nam pełną jasność i pełną wiedzę, o ile energia elektryczna wzrosła w stosunku do ubiegłego roku. Władze Suwałk obserwują sytuację na rynku energii, który powoli się stabilizuje, dlatego też liczą na to, że w przetargu pojawią się w końcu dobre, konkurencyjne oferty.